uruchomili w kolejnym odcinku koncertu Szczęstela, portalu OIP. Ania, musisz mówić bardziej chyba do tego. Ale tak naprawdę mam mówić do tego zwierzęcia? Tak, jest ci do twarzy. To jest nie... ci do twarzy tak jak i mi, proszę Państwa. Dzień dobry Państwu, koncert Szczęstela. Dzisiaj nadajemy z rzeki. Z jakiej rzeki? No z Brennicy, z Górek Wielkich. O niej zadzwonił mi telefon. Dobrze, proszę Państwa, to Ania sobie odbierze telefon, a ja zobaczę... O, tak, proszę Państwa, Ania ma taki specjalny schowek. Chyba jakieś kolejne życzenia. Żebyś wiedział. Kolejne życzenia, proszę Państwa, napłynęły. Bardzo dziękujemy. I napłynęły to jest dobre określenie. Zapraszamy też Pana, bo się Pan tutaj przygląda. Tak, Pan będzie tutaj sobie szedł do nas. O, Pan tutaj płynie. Na pewno ten Pan ma życzenia. Dzień dobry Panu. Musi Pan mówić do tego zwierzęcia. Dzień dobry. A nie gryzie? Nie, nie gryzie. Boi, tak? Dzień dobry, dzień dobry. Czy Pan ma jakieś życzenia? Dzień dobry. Tak, tak, zdecydowanie mam. Każdy chyba powinien mieć. Tak, ma Pan życzenia dla siebie czy dla kogoś bliskiego? Życzenia mam zdecydowanie dla kogoś bardzo, bardzo bliskiego, chociaż małego, ale ogromnie kocham tą osobę. Jest to nasza mała córeczka Marcelina, która w środę, w przyszłym tygodniu, czyli 4 września, będzie obchodziła swoje 6 urodziny, o których przypomina nam co najmniej od pół roku. A, 6 urodziny to jest poważna data. A Pan pamięta, jak Pan miał 6 lat, to co Pan robił? Siedziałem tutaj w Brennicy zapewne z moimi dziadkami, tylko nie w Górkach i no w Brennej. A my nie jesteśmy Pana dziadkami teraz. Ania trochę wygląda, ale to dlatego, że ma szczura obok siebie, to znaczy mnie. Dobrze, proszę Państwa, to może tak, życzenia w takim razie dużo zdrowia. A jak ma na imię solenizantka? Marcelina. Marcelina, czyli dużo zdrowia. Czego Pan jeszcze życzy córce? Przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i przede wszystkim zdrowia, no tak, zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze, tak? No bo tak, uśmiechnięta jest, pisać umie, czytać umie, niech się dobrze bawi, niech jest szczęśliwa, bo resztę sobie wypracuje sama na pewno. I cudownych rodziców ma, z tego co widać. Wie Pan co, to się okaże dopiero jak będzie miała 30 roków, to dopiero wtedy chyba się do tego przyzna i powie, że byli faktycznie, może powie, że byli nieźli, bo na razie to są zabraniający, to pewnie aż tak super nie są, nie? A czy wy się znacie? No znamy się. Ja też Marcelince składam najlepsze życzenia. Marcelinka tańczy w Małej Brennej. A, no to też. Ja się dołączam do życzeń. I żeby ta rzeka, czyli ten czas jak rzeka, płynęła dla niej... Powoli. No to jest kobieta, powoli. To powoli. Powoli. I żeby była zadowolona. Jasne. Po prostu. Bardzo. Bardzo proszę. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Do zobaczenia. Proszę spokojnie odpływać. Bezpiecznie, tak? Zobacz, tak, proszę. Pan się lepiej przygotował, bo ma klapki. Tak, tak. My za to nie mamy klapek. My mamy masaż. My mamy masaż. Proszę Państwa, kamienie są bardzo ostre, ale też śliskie, więc jak spadniemy za chwilę, jak będziemy wychodzić, to no to tylko wina tych kamieni, nie nasza. Może powiesz, że moja. No właśnie nie, właśnie, właśnie wina kamieni, nie nasza. Dzisiaj nadajemy z tej rzeki i mamy kilka życzeń, które jeszcze do nas spłynęły. Ty spisałaś tego SMS-a, który przyszedł do nas? Spisałam. Dobrze. Jak najbardziej, kochani. Ale zanim przejdziemy do życzeń, jeszcze nadmienimy, że jesteśmy w Górkach nie bez powodu. Tutaj za nami jest scena ośrodka pod Brandysem i tam już za chwileczkę odbędzie się festiwal kolorów, pierwsze wyrzuty tych, wiecie, kolorowych proszków i my z Jackiem uznaliśmy, że chodź pomaluj mój świat i idziemy zrobić z siebie tęczę. Na żółto i na niebiesko, po prostu Ania lubi kolorowe proszki i mnie namówiła na taki wyrzut. Ale dało się namówić bez problemu. Tak, ponieważ stwierdziłem, że później będzie można się wykąpać w tej rzece i zmyć dokładnie, te kolory. Dokładnie tak będzie. Także przechodzimy do życzeń i zapraszamy po życzeniach na eksplozję kolorów w Górkach Wielkich. Tak, to kto pierwszy? Życzenia? Wiesz, generalnie mamy po jednych zasadniczo, więc obojętne. Dobrze, no to w takim razie zapraszam Ciebie jako pierwszą. Dobra. A potrzymasz mi zwierzę? Tak, potrzymam. Czekaj. A jak dam kabel do rzeki, to nas pokopie. Ale nie tylko nas, więc postaram się tego nie robić. Ryby wypłyną wszystkie na wierzch. Tak. Pozdrawiamy wszystkich Państwa, którzy są w rzece. Czuwamy nad Państwa bezpieczeństwem. Również nad bezpieczeństwem tych ludzi, którzy nas oglądają. Patrz, za Tobą jest syrenka. Tak, za mną jest syrenka, są syreny i ogólnie my tutaj jako rusałki. I utopce. Dobrze, no to pierwsze życzenia, kochani. 7 sierpnia urodziny świętuje Paweł Bywalec z Katowic. Z okazji urodzin życzymy Ci marzeń, żeby się spełniały, przyjaciół, żeby pamiętali, życia, żeby było kolorowe, miłości, żeby przyszła, szczęścia, by nie opuszczało, okularów, żeby były różowe, wakacji,
by mogły trwać wiecznie. Wszystkiego najlepszego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. A teraz moje życzenia, to znaczy moje przypadające mi życzenia. 3 września, czyli już za niedługo, urodziny obchodzi pani Irena Cieślar z Goleszowa. Z okazji urodzin życzymy Ci, abyś każdego dnia na nowo zachwycała się życiem, niepowtarzalnym i jedynym, miłością wszechobecną i cierpliwą, przyjaźnią, niezniszczalną i cichą, i uśmiechała się do siebie i świata. Tego życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki i na końcu dołączają życzenia wszystkiego najlepszego. Moi kochani, jeszcze razem z Jackiem, myślę, że tak złożymy wszystkim, dla których 1 września, a w tym roku właściwie 2 września, to jest początek wzmożonej akcji szkolnej. Życzymy Wam sił, energii, życzymy Wam cierpliwości do tych wszystkich zmian, które przed Wami. Życzymy Wam zdrówka, żeby nie było nieobecności. Życzymy Wam fajnych nauczycieli i jeszcze fajniejszych uczniów. No i co jeszcze życzysz, Jacek? Wytrwałości, 6 i 5 i 4, i żeby się do tego czerwca jakoś dokulać, bezkolizyjnie. Dokładnie, a teraz słyszę, że tam już nas wzywają, żeby zakończyć to lato bardzo kolorowo. Idziemy pod scenę i stamtąd się z Wami pożegnamy. Zobaczymy, jakie kolory wybrałaś dla nas, Aniu, i jakie kolory będą naszym udziałem. Szczęśliwe dla nas. Szczęśliwe dla nas. Dobrze, to zapraszam Państwa w takim razie na wyrzut kolorów i my chyba będziemy się później żegnać w Brenicy jeszcze, żeby się umyć, czy nie? Nie, myślę, że tam się już pożegnamy. Już będziemy tacy brudni, że już, wiesz. Dobrze, no to w takim razie do zobaczenia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5! Super! Dzisiaj się na nas mówi pełnie opadnie! My tutaj kończymy koncert życzeń Stella portalu OX.pl. I zapraszamy Was serdecznie na za tydzień, na kolejny odcinek. Jacek, jesteś gotowy? Na kolejny odcinek, tak, jestem gotowy. No to 3, 2, 1, 0. Brenice! Moi kochani, ruszamy się, ruszamy, oczywiście, brawo, brawo.
Grzeszę tam.